Oczekiwanie na wielkie wydarzenia tenisowe powoli się kończy. Już niebawem, na Półwyspie Arabskim, najlepsze tenisistki świata zmierzą się w wygrana finals, które zamykają sezon rozgrywek. Wśród nich znajdzie się Iga Świątek, dla której będzie to powrót na międzynarodowe korty po blisko dwumiesięcznej przerwie. Polka, już aklimatyzująca się w Riadzie, podzieliła się swoimi pierwszymi wrażeniami z treningów. Na Instagramie jej Muguruza, była liderka światowego rankingu i obecna dyrektorka turnieju, wyraziła swoje zadowolenie z warunków przygotowanych dla zawodniczek, w szczególności chwaląc spersonalizowane szatnie, które znacznie różnią się od prowizorycznych warunków. Jakie panowały podczas ostatnich mistrzostw w Cancun? Muguruza podkreśliła, jak ważne jest zapewnienie komfortowych warunków zawodniczkom, co ma duże znaczenie dla jakości rywalizacji. Wygrana Finals, po raz pierwszy organizowane na Półwyspie Arabskim, mimo wstępnych kontrowersji, zdaje się spełniać oczekiwania uczestniczek, co może przyczynić się do podniesienia rangi tego prestiżowego wydarzenia. Brązowa medalistka olimpijska z Paryża, Iga Świątek, już znajduje się w Riadzie, gdzie szykuje się do swojego powrotu na międzynarodowe korty po prawie dwumiesięcznej przerwie. Ostatni raz mogliśmy obserwować jej grę w nocy z 4 na 5 września, kiedy to pożegnała się z US Open na etapie ćwierćfinałów. Miesiąc później zakończyła współpracę z długoletnim trenerem Tomaszem Wiktorowskim, a jej decyzja o opuszczeniu azjatyckich turniejów w Seulu, Pekinie i Wuhanie przyczyniła się do utraty pozycji liderki rankingu wygrana. Teraz, pod wodzą nowego trenera, Wima Fissetti. Świątek stawia sobie za cel odzyskanie miana najlepszej tenisistki świata. Już rozpoczęła treningi w stolicy Arabii Saudyjskiej, a w najbliższy wtorek odbędzie się losowanie grup turnieju. Choć na początkowym etapie turnieju nie zmierzy się z Aryną Sabalenką, która obecnie prowadzi w światowym rankingu, Świątek może spotkać na swojej drodze Jesicę Pegule oraz Qinwen Zheng, z którymi rywalizowała podczas ostatnich Igrzysk Olimpijskich oraz US Open. Również Coco Gałów i Jasmine Paolini, które przegrały z nią podczas tegorocznego Roland Garros Gałów w półfinale, a Paolini w finale prawdopodobnie pragną rewanżu. Świątek stoi przed szansą nie tylko na sportowy rewanż, ale także na potwierdzenie swojej dominacji na światowych kortach w ramach prestiżowego turnieju wygrana Finals.